O, 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 idzie, o, o, idzie dopiero, idzie, idzie. Dobra. Poszło, poszło, jest, jesteśmy, zobacz stary. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Dzisiaj, moi drodzy, popsujemy sobie sezon trzeci, dosłownie. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie kilka zabawnych gliczy. Między innymi pokażę wam, jak zrobić prosty teleport, gdzie będziemy mogli się teleportować z punktu A do punktu B. Następnie pokażę wam, jak się wzbić w powietrze albo wbić pod mapę na ponad 500 tysięcy metrów. A na samym końcu z motorówki zrobimy łódź podwodną, po czym wpłyniemy pod wodę i zobaczymy, jak wyglądają pod wodą zatopione miejscówki. Być może odnajdziemy coś tajemniczego. Także, moi drodzy państwo, jeżeli chcecie kolejny odcinek, gdzie sprawdzamy różne ciekawe glicze, no to zostawcie łapeczkę w górę. Nie będę ustalał górnego progu łapek w górę, tylko powiem tyle. Każda łapka w górę to jeden glitch więcej w następnym odcinku. Zaskoczcie mnie. Dziękuję. A teraz na szybko wyniki konkursu. Ta oto osoba zgarnia 100 zł PSC. Odezwij się do mnie na maila. Mail masz w opisie. A dzisiaj, moi drodzy, rozdamy dwa razy karnet bojowy. PSC zakupione, nówka sztuka nieśmigana. Jeżeli chcecie wygrać PSC na karnet bojowy, wygrywają dwie osoby. Łapka w górę, subik na kanale, kodzik farel w sklepie Fortnite. No i w komentarzu pochwalcie się swoim nickiem z gry Fortnite. A ja już, moi drodzy, nie przedłużam. Sprawdźmy kilka ciekawych gliczy. Do pierwszego glicza będzie nam potrzebna butla z gazem. I to na razie tyle. I musimy ją przetransportować dokładnie, o, tutaj, w te miejsce na mapie. Niedaleko wiru, na naszą tą przepiękną tamę. Chciałem butlę z gazem przetransportować helikopterem albo motorówką. No ale niestety się nie da. Nie da się w pojedynkę tego zrobić, bo ta butla po prostu spada z łodzi, spada z helikoptera, no i zostaje w miejscu. Więc zbudowałem sobie taki mostek, po którym będę teraz pedałował na drugą stronę. Także let's go. Powiem wam, że nie wiem, czy dobrze to robię, ale mam nadzieję, że się uda. Jeszcze tego nigdy nie robiłem. I teraz, z tego co rozumiem, muszę butlę odłożyć niedaleko tyrolki, po czym sprawdzimy, czy ona mi zniknie. Jeżeli zniknie, będę musiał na nią naskoczyć, a jak na nią naskoczę, to zacznę fruwać. No zobaczymy. Okej, zaznaczmy sobie miejsce, w którym będzie ta niewidzialna butla. Będzie gdzieś tutaj. Okej, teraz musimy przerzucić na kill off. Dobra, przerzucamy. I teraz jak podskoczę, to prawdopodobnie... Czekaj, czekaj, było chyba? Uwaga. Tak, jest! Działa! Widzieliście to? Działa! Okej, skoro działa, dobrze się zapowiada. Teraz, aby wzmocnić nasz skok, musimy wskoczyć do wiru, po czym dopiero wskakujemy na butlę. No, jestem mega ciekawy, let's go! Okej, dawaj nura mała. Wow! Ho-ho! No, powiem wam, nieźle, nieźle. I uwaga, jeszcze raz. Wow! Gdzie jestem? Co się dzieje? Gdzie jestem? Pod wodą, zobaczcie, co się dzieje na mapie. Jak ja się przemieszczam? Co? Jestem gdzieś pod wodą, zwiedzamy całe dno Fortnite'a od boku do boku. Zobaczcie, gdzie ja wyleciałem za mapę. Nie no, chyba zrobiłem coś nie tak. Coś mi się wydaje, dobra. Okej, spróbujmy jeszcze raz. No dobra, chyba wiem, o co chodzi. Z tego co rozumiem, źle wyrzuciłem moją butlę z gazem do tego wiru. Ona musi prawdopodobnie opaść centralnie w sam środek wiru. Wtedy będzie mnie ona podbijała. Teraz mnie wyrzuca prawo-lewo. Spróbujmy jeszcze raz. 346 minutes later. Wpada chyba w sam środek? Nie no, nie wiem. Miejmy nadzieję, że tak. No dobra, sprawdźmy to. Mam nadzieję, że teraz się uda. Let's go! No, go! No, halo. Gdzie ty jesteś? Go! Nie mogę trafić. Let's go! Nie no! Troluję gierkę, tu jest, tak? Let's go! Tak! Okej! Okay. Jestem na dnie, no, no... Czekaj! Czekaj! Wybija! Wybija w powietrze! Idę do góry! Idę do góry! Cicho, cicho! Dzieje się! Dzieje się! Ile jestem metrów od ziemi? 500? Tak wysoko jeszcze chyba arbuzowy kill-off nie był, naprawdę. Jak rzucę coś, to spadnę? Chyba nie. Chyba jest git. Ała! Dostałem damage. Czemu mi kef spada? Spróbujmy jeszcze raz. Wow, 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 a! Bo tu są te boty, gdzie one są? One są niewidoczne, halo! Nie! Nie bijcie mnie, niewidzialne boty! Jezu, ja faktycznie popsułem ten Fortnite! Nie! Głupia sprawa, nie? Okej, wskakujemy na tą butlę? Coś się wydarzy, czy nic się nie wydarzy? No nic, teraz się nic nie wydarzy. Podnosimy. A! Uciekam. Uciekam z niewidzialną butlą, tak. To się dzieje naprawdę. Uwaga. Aha! Czyli tak działa teleport. Widzieliście to? Naskoczyłem na butlę i się teleportowałem tutaj. Aha! Teraz jestem tu? Nie no, faktycznie popsułem ten Fortnite, serio.
Okej, okay, zbudujmy może sobie tak raz taką fajną wieżę ze schodami kręconymi do góry, że mógł sobie wejść z tą butlą na sam szczyt. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na miejscu. Okej, okay. I sobie może tą beczkę postawmy tutaj. Okej, okay. Jest tu ona, dobrze. Dokładnie w którym miejscu? Tutaj, tak? Dobra. No i teraz my zeskakujemy razem z naszą beczką do wiru. Go! Okej, okay. Okej, okay. Jest dobrze? Jest dobrze? Centralny środek, dobra. Nic teraz nie ruszam. Powiem wam tak, mam nadzieję, że dobrze to rozszyfrowałem i że miejsce postawienia butli ma znaczenie w dalszym etapie tego glitcha na to, jak wysoko podskoczymy. Okej, okay, sprawdźmy, czy zadziała. No ja jestem mega ciekawy. Let's go! Dobra! Jestem. Jestem. Tylko nie wiem gdzie. Miotam dom jak szatan. 13 tysięcy metrów nad ziemią! 20 tysięcy metrów! Czy pod ziemią? Bo ja już nie wiem. 20, 30 tysięcy, co? Ja idę po kawę, a to niech tam wzrasta. Serio. Much later. 500 000 metrów nad ziemią, co? Nie no, to jest mój osobisty rekord. Powiem wam tak, nie wiem, czy ja jestem nad ziemią. W sumie widzę słońce, więc mogę być nad ziemią. Resetujemy ten skok i skaczemy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, go! Dobra, dobra. Znowu, gdzieś jestem, tylko patrzcie, nie wiem, co to jest. To chyba jest mapa. Mogę powiedzieć, że ustanowiłem rekord najgłębszego skoku pod ziemię. Two very boring minutes later. Siema, Szaku, jesteś? Dobra, dawaj nura do nas, kumpel. Jestem pod wodą. Jesteś pod wodą? Ale... O kurde. O nie. Tak o nie. Miało być, o tak nie. Miało być. To nie było planowane, to nie było planowane. Wyskakujemy, dawaj ścianę. Okej, okay, zbuduj. Dobra, cofnąłem się, wiesz? O, dobra. Dzięki temu możesz otworzyć, tak, i nie wyskoczymy, no, dobra. No, w głęboko jesteście. No, stary, my jesteśmy chyba już raz, dwa, trzy, cztery piętra. Ponoć jak przekroczymy piąte, szóste piętro pod wodą, powinniśmy wskoczyć już pod mapę. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. To czekam, aż wy wejdziecie, a wtedy z wami wlecę, ale na tym, na nitro. Nie, bo mi połamiesz całą rampę, nawet nie próbuj, Szaku. 24 hours later. Nie wiem, co się dzieje, zaraz sprzęgło w niej spalę. Dawaj, maleńka, wskakuj pod wodę. Idzie. Dobra. Poszło. Jest, jesteśmy! Zobacz, stary. Czekaj, nitro, wyłącz, zgaś tą maszynę, wyskakuj, gościu. Wow, zobacz, jesteśmy. Tak, ale stary, ale nie wychodź, bo zaraz cię wypluję. Nie idź, bo wyjdziesz. Wyjdziesz na zewnątrz, zwariowałeś? Nie, przepraszam. Ale kozak. Dobra, teraz moi drodzy państwo, możemy odszukać na przykład Atlantydę. Zobaczmy, co się dzieje na Szarku w ogóle. Ja bym proponował Szarka odwiedzić pod wodą. Tylko boję się, że jak wejdziemy, stary, tutaj w ten wir, no to nas wypluje, nie? Dobra, idę do was. Mogę się poświęcić. Taka szansa, ale czekaj, zobaczmy to. Patrz. Bot! Ej, na shifcie nie działa, jakby to, nie wciskajcie shifta. Na shifcie nie działa? Dobra. No zobacz, jak to epicko wygląda. No widzę, czekaj, policzmy te piętra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeżeli sześć pięter zbudujecie, no to od razu was wrzuca pod wodę. Koks, coś pięknego. Patrzcie, teraz wami, widzicie mnie? Tak, łódką, patrz, dostajesz? Nie łódką, ej, dostałem. No widzę, dobra. Stary, zobacz, co odnalazłem. Głowę. Zanurzoną, czy to nie jest przypadkiem twarz pana rybki? Palucha rybnego, zawa. Tu. Chyba tak. Wygląda jak paluch rybny, widzisz ją od góry? Nie widzę tylko na drugim ekranie. Ja u okay. Was widzę tylko takie strzałki dwie. Was no, a zobacz tu, co tu się dzieje, ty. Idę, stary. Ej, to jest coś pięknego. Zobacz te budźki. Wow, faktycznie, więc możemy odnaleźć tutaj jakieś sekrety podwodne. Jeżeli chodzi o Fortnite. Atlantyda, no dokładnie. Szukamy teraz domu Aquamena. To można sobie sfarmić? Na kulturce? Tak, no można. Można. No to kurczę, stos. Jo. Stary. Dobra. Szauta znajdziecie pod wodą. To było coś pięknego. No ja nie wychodzę do góry, mordo. Patrz, jak zbudował chłop. W ogóle zobacz, a to ja w ogóle fizyki mogę budować gdzie chcę, zobacz. Czekaj. Sobie. Faktycznie. No patrz, daszek sobie postawię gdzie chcę. Jestem pod daszkiem. Nie no. Coś pięknego. Szukamy wyjścia do Szarka, stary, co? Tylko czy tak da radę? Spróbujmy wyjść może wodą. Ja nie próbuję, dobra. Daszek sobie nad głową buduj po prostu. Tak, buduj sobie daszek nad głową, po prostu chodź, no. Za wysoko chyba, wiesz. O, wypływam. Nie, no smalczyk, popsułeś.
Walczyk standard. Wypłynąłem. Ja, dziękuję, popsułeś sobie gierkę. A ja tutaj, panowie... W ogóle ty, najświeższe jest to, że ty widzisz szarka spod wody, a tu już nie ma szarka. No właśnie, ale wir jest przekozacki, to jest coś pięknego, wygląda jak taka chmura. Chmura burzowa, która za chwileczkę miałaby, nie wiem, strzelać do nas piorunami. Idzie, daj do prawej, daj do prawej myszkę, maksymalnie, by chciał popatrzeć w prawo. Daję. Nie masz psychy, żeby wcisnąć nitro. Czego nie mam? Psychy. Nie. Tak płyto, patrz, patrz. Gościu. Co, psychy nie mam? To było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Przypominam, jeżeli chcecie kolejny odcinek z testowania gliczy, no to zostawcie, no nie wiem, 15 tysięcy łapek. Ja będę zadowolony, mam nadzieję, że wy również też jesteście zadowoleni z tego odcinka. Ja już się z wami żegnam, wbijajcie na kanał Szaka oraz Smalczyka, link do ich kanału znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, cześć!